Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym w tej części kursu pokazać takie zastosowanie animacji zastosowane do kostki Rubika. Znaczy, niedawno mówiliśmy w tutorialach o czymś takim jak blokada przegubu, gimbal lock, obroty, jak zrobić kostkę Rubika, więc teraz warto byłoby coś na ten temat wykorzystać i taką kostkę rzeczywiście zanimować. W taki sposób, aby ona animowała się rzeczywiście prawidłowo, bez żadnych tam, powiedzmy sobie, błędów. No więc na początku może zaimportuję gotową kostkę, którą mam już w innym pliku Blendera. Naciskam Shift F1, wczytuję sobie plik, który nazywa się w moim przypadku Rubik 4. I teraz do tego pliku, gdy już wejdę, to Blender pokazuje mi wnętrze tego pliku, tak jak katalog. Ale nie robię tego normalnie przez otwórz plik, tylko przypominam, naciskam Shift F1. To jest opcja w menu, która nazywa się Append. No ewentualnie mogę wziąć link, ale to jest inny skrót klawiszowy. No więc teraz, jeżeli to zrobię, to mogę kliknąć w katalog z obiektami i zobaczyć, że tam jest cała masa różnego rodzaju obiektów. To są głównie kubiki, są tam jakieś teksty i inne rzeczy, bo to jest cała osobna scena blenderowa. No więc tu nie będę szukał. Ale zrobiłem coś takiego, że tę kostkę połączyłem w jeden obiekt za pomocą grupowania. Po prostu zrobiłem grupę, którą nazwałem sobie kostka. Teraz, jeżeli tę grupę zaimportuję, to ta grupa pociągnie za sobą wszystkie swoje elementy. A więc dostanę coś takiego jak kostkę. Ta kostka jest malutka, ma właściwy rozmiar 5 cm, dlatego trzeba troszeczkę scenę powiększyć. No i jak widać, wygląda o tak. Kostka, jaka jest, każdy widzi. Tutaj jest dodatkowo jeszcze ten lattice, o którym wspominałem. Lattice może tą kostkę przesunąć w razie potrzeby. No i każdy z kubików oczywiście jest tutaj osobno i każdy z kubików ma już usunięte swoje wewnętrzne fragmenty ścian. Czy też te nalepki, które tam w środku mogłyby być podczas robienia kostki wstawione. Dodatkowo każdy z tych kubików ma swoją właściwą nazwę. Nazwy tych kubików są zrobione w taki sposób, że zależnie od tego, jaki jest materiał na takim klocku, na przykład tutaj mamy materiał zielony, niebieski i biały, ich angielskie nazwy to blue, green i white, to tak też nazwana jest cała ta mała kosteczka. Od pierwszych liter nazwy koloru, ponieważ te pierwsze litery nazw koloru angielskie się nie powtarzają, to mamy BGW kostkę. Tak samo kostka, która jest tutaj, nazywa się BRW, dlatego że to jest blue, red i white, więc tutaj mamy kolor czerwony. Ok? Ta kostka nazywa się GVW, dlatego że to jest green, violet, white. Ok? Mamy tutaj fioletowy. No więc w ten sposób są ponazywane te kostki. Jeżeli cofnę, to one się ustawią tam, gdzie stały. I teraz jest zrobiona w przypadku tej kostki animacja, którą pokazywałem w jednym z poprzednich tutoriali. Jeżeli uruchomię tę animację, to mam kostkę pomieszaną i następują tutaj całkiem spokojnie wykonujące się obroty. No i te obroty są prawidłowe, nie ma tutaj żadnych zniekształceń, a to wszystko dlatego, że wszystko dzieje się w transformacjach czterowymiarowych, nazywanych kwaternionami. Okay? A więc każda z tych kostek, która tutaj jest w tej kostce, ma ustawiony rodzaj obrotów na kwaternion, nie normalnie na x, y, z, Euler, ponieważ trzeba byłoby to później korygować dla każdej kostki osobno. W kwaternionach nie potrzeba robić takiej korekty. A więc taka kostka wydaje się dość dobrze przygotowana do robienia animacji, a dodatkowo, gdybym pokazał te kubiki od środka, one mają bardzo ładnie zrobioną geometrię. Ładnie w tym sensie, że ona jest dość mocno dopracowana, proszę zobaczyć. Tutaj mamy ściany, które są dosyć niewielkie i jest to kilka poziomów bevela dodanych. Są ładnie zaokrąglone te ścianki. W tutorialu, w którym mówiłem, jak taką kostkę zrobić, pokazywałem tylko dwa poziomy rzędu bevela. Tutaj są trzy, dlatego geometria jest bogatsza. Kostka jest cięższa troszeczkę, jeżeli chodzi o geometrię, ale jest to jednocześnie geometria o wiele bardziej wygładzona. Tak to wygląda. Także całość obiektów na scenie generuje mi już 28 tysięcy ścian, co jest dość pokaźną ilością. Gdybym chciał takich kostek rzucić na przykład 1000, to bym tutaj miał ścian 28 milionów i to już byłoby dosyć ciężkie dla Blendera do przeliczenia. Więc tego typu kostka nie nadaje się do masowych jakichś animacji, do wielkich układów, w których tych kostek będzie dużo, ale jako pojedynczy obiekt jest w porządku. Teraz tak, mam tutaj już dodaną animację, którą chciałbym teraz zrobić, w związku z tym tę animację na początku muszę usunąć. Aby to zrobić, przełączę się z widokiem do widoku edytora animacji. No i tam mam w dołprzycie wszystkie keyframe'y poustawiane, tak jak widać. I mam również dla tych kostek w edytorze krzywych F, wszystkie dokładnie krzywe. Te krzywe są zamienione na wektor, dlatego są liniami prostymi. Usunę te wszystkie keyframe'y.
po to, aby nie było żadnej animacji na scenie i dodatkowo tę kostkę zresetuję, jeżeli chodzi o rotację. Po naciśnięciu Alt-R przy zaznaczeniu wszystkich kostek one natychmiast wracają do swojej wyjściowej, pierwotnej pozycji. Zrobię to jeszcze raz, zaznaczając dla pewności całość Alt-R i teraz jestem pewien, że wszystko jest w porządku. Teraz tę siatkę, która tutaj jest na zewnątrz, schowam naciskając klawisz H, tak aby zostały mi tylko same kostki, nic więcej. Jednocześnie tu gdzieś mam również kamerę i światło. Również je schowam, naciskając klawisz H, aby na scenie pozostała tylko i wyłącznie kostka. OK. Teraz jeszcze kropka na klawiaturze numerycznej, aby można było mieć obrót sceny wokół środka tej kostki. No i możemy teraz podchodzić do animacji. Na początku nasza kostka jest ułożona i animacja, którą tutaj zrobimy, będzie polegała na mieszaniu tej kostki, a więc tak naprawdę z kostki ułożonej będziemy robili kostkę coraz bardziej chaotyczną. Ponieważ mam tutaj wszędzie notację kwaternionową moich obrotów, to wszystko jest przygotowane i teraz mogę zrobić tak, że co na przykład 30 klatek będę ustawiał nowe pozycje obrotów. Zróbmy to w ten sposób, że na początku zaznaczę wszystkie kubiki i dla nich dodam od razu klucz na rotację. A więc pierwsza klatka, czy tam zerowa, to jest pierwszy klucz, następnie 30 to klucz i na razie tak zostawię, bo gdybym dodał następne klatki kluczowe na rotacji w tej położeniu, to miałbym wszędzie kąty 0, 0, 0 i tak naprawdę byłoby to problematyczne. Teraz jak mam pierwszą klatkę, to jest pozycja wyjściowa i z takiej pozycji zaczynają pracować wszystkie kubiki. Oczywiście niektóre z nich nie będą się na początku kręciły. Następnie w drugiej klatce już mam klatkę kluczową jako klatkę startową i teraz zaznaczam sobie klocki, które powinny się obrócić. To robimy dokładnie tak samo, jak w przypadku tych wadliwych rozwiązań, które pokazywałem w tutorialach wcześniej. Robimy obrót 90 stopni i zakładamy klucz na rotację, a najlepiej zrobić to dla pewności na wszystkich kostkach. Już widać, że dodały się tutaj krzywe, dodały się keyframe'y i teraz przeskakuję do pozycji na klatce 60. Zaznaczam kolejne klocki. OK, dla tych klocków, czy też może dla całej kostki, znowuż robię na początku zaznaczenie i dodanie klatek kluczowych. Następnie zaznaczam te, które chcę obrócić i obracam wzdłuż osi X. Proszę zobaczyć, że te współrzędne kwaternionowe, które się tutaj zmieniają, określają tak naprawdę tylko zmianę obrotu i ona jest wyrażona najprawdopodobniej w radianach. Także teraz mam jakiś taki dziwny rodzaj obrotu i teraz znowuż dla całości kostki dodaję klucz. Jeżeli teraz uruchomię tą animację, to ona będzie działała dla tych dwóch obrotów. Już widać, że coś jest nie tak. Tutaj się lekko mi przekręcają te kostki i to jest troszeczkę rozwalający układ, ale na razie spróbujmy to zignorować. Ustawmy się w takim razie w klatce 90. Weźmy sobie teraz dla przykładu znowuż przednią ścianę, może najpierw tak wszystkie zakluczuję, dodam też klucz do ściany pierwszej, oczywiście po jej uprzednim obróceniu. OK, i znowuż klucz na wszystkie kostki. I teraz jak będę patrzył, co się dzieje, to widać, że jeszcze bardziej się zaczyna rozwalać całość, nawet w tych klatkach, które były poprzednio dobre. Ale nic, to na razie trzymajmy się jakoś. Umówmy się, że na razie to jest w porządku. Za chwilę pokażę, jak można to naprawić. Teraz znowuż dodaję w klatce 120 rotację dla wszystkich i dla ścianki tej, która jest tutaj po prawej stronie, założymy klucz na rotację w osi X. O tak. Powiedzmy sobie, że to będzie coś takiego. Znowuż na wszystkich klockach zakładam rotację i znowuż widać, że ta kostka mi się zaczyna tutaj rozwalać i rozchwiewać. Ale na razie to jest w porządku. Teraz tak, to, że mamy teraz rotację tego typu, że podczas wyjścia z pozycji takiej równowagowej odbywa się przekręcanie różnego rodzaju kostek w różne kierunki, to jest błąd wynikający z tego, że krzywe, które mam w edytorze krzywych, nie są tak naprawdę prostymi, tylko właśnie są krzywymi. I teraz, ponieważ obrót następuje na podstawie różnych punktów, na przykład ta krzywa, która jest tutaj, postaram się ją zaznaczyć, o ta,
Ta ma zupełnie inną krzywiznę, na przykład niż ta, która jest nad nią. To powoduje, że dla tej samej kostki, gdyby to była któraś z tych samych kostek, będzie odbywał się szybszy obrót w jednej z osi niż w innej osi, dlatego czasami te kostki wychylają się bardziej w którąś stronę, no bardziej w jedną niż w pozostałych. Aby naprawić tę sytuację, należałoby zadbać o to, aby te krzywe miały wszędzie takie samo nachylenie. Oczywiście nie jest to możliwe, ponieważ one są pod różnymi kątami, ale można próbować lekko korygować ten układ poprzez zaznaczenie najpierw wszystkich kostek, później wszystkich krzywych i zmianę wektorów wodzących przy bezierach w tych krzywych nie z free, tylko na wektor. Jeżeli to zrobię, to wszystkie moje krzywe stają się nagle liniami prostymi i to powoduje, że jeżeli oglądam swoją animację, to nagle ten problem, który był, znika. On się może marginalnie pojawić w niektórych momentach, ale raczej jest niewidoczny. I to jest właściwy sposób na rozwiązanie tego typu animacji. Ok? Oczywiście tracę tutaj możliwość łagodnego przyspieszania i zwalniania obrotu, ale w przypadku ruchów kostki nie jest to takie istotne. Oczywiście gdybym chciał to zrobić, to sprawa byłaby o wiele bardziej skomplikowana. Niemniej jednak jest to proste rozwiązanie, które w większości przypadków będzie działać. No i to jest taki patent, do którego dojście zabrało mi prawie tydzień czasu. Polecam uwadze, no i chciałbym oczywiście zobaczyć Wasze animacje kostki Rubika, być może jakieś przepisy na fajne układy, na sposób układania i tak dalej. Jeżeli jesteście zainteresowani kostką, polecam bardzo, to jest taki fajny trójwymiarowy labirynt, jeżeli ktoś już troszeczkę układał, to wie o czym mówię. Super sprawa, doskonale ćwiczy wyobraźnię przestrzenną, skupienie uwagi, pamięć przede wszystkim. Jest to prawie tak dobre jak szachy. Ok, a więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Puszczę jeszcze raz tą animację. I to będzie wszystko.